Słuchaj, ale pociągnijmy ten wątek, bo on jest bardzo istotny. Polska ma kilka globalnych atutów, ale ich nie ma zbyt wielu. Jednym z tych globalnych atutów, które mamy, to jest to, że nasi nastolatkowie, absolwenci kilkunastu liceów w Polsce, wygrywają globalne konkursy w pisaniu algorytmów. Profesor Dix, profesor Madej, paru innych znanych profesorów ma pieczę nad tymi ludźmi. Oni są po prostu świetni. Dlaczego w oparciu o taki świetny kapitał intelektualny polskich licealistów czy polskich studentów my nie potrafimy właśnie polskiego Skype'a, polskiego Google'a, polskiego Facebooka czy Apple'a wyhodować, skoro mamy najlepszych na świecie, najwyższej półki informatyków, którzy mają naście lat, prawda, czy 20 lat, to dlaczego tego nie wykorzystujemy? Co o tym sądzicie? Powiedzcie. Co zrobić, żeby to wykorzystać? To znaczy, oczywiście mamy jednych z najlepszych informatyków na świecie. Powiedziałbym, że Polska, Stany i Rosja to są, no powiedzmy jeszcze Chiny, to jest ta czwórka naprawdę the best w programowaniu. I tutaj nie mam się czego wstydzić. No problemem jest to, że samo programowanie nie robi jeszcze biznesu. Znaczy programowanie jest tylko wykonaniem produktu, a sam produkt niestety, może ludzie by sobie życzyli, żeby było inaczej, jest trochę innym produktem niż nie wiem, ta szklanka. No nie wystarczy jej wyprodukować. To nie jest sukces. Sukcesem jest, żeby ludzie kupowali to i kupowali masowo. Czyli ktoś musi to zdystrybuować i musi ktoś zachęcić do tego, żeby ktoś to kupił. I wtedy mamy sukces, bo sukces to jest, to są pieniądze na naszym koncie za te kupki właśnie. Więc my potrafimy robić piękne rzeczy, trwałe, ekonomiczne i tak dalej, natomiast problem polega na tym, że nie potrafimy tego sprzedać. I zawsze tak będzie, jeśli będziemy dobrzy tylko w tej części biznesu, w której wykonujemy produkty, czyli programujemy, jeśli mówimy o internecie. A dalej już jest gorzej. Natomiast wydaje mi się, że nie jest też tak źle. To znaczy, oczywiście nadal to słowo przypadek tutaj się pojawia i ono wraca jak bumerang, ale ten właśnie kwestia przypadkowości, no myślę, że kiedyś no, dotknie też naszego kraju. Pamiętajmy o Skype'ie. Skype był projektem robiony przez dwóch Szwedów, którzy mieli team produkujący to oprogramowanie w Estonii, czyli tam było około 30 programistów estońskich, którzy to zakodowali, wynaleźli tam swoje jakieś tam algorytmy na to, żeby przechodzić przez te naty, czyli jakby dostawać się do sieci tam, gdzie nikt inny nie mógł się dostać. No i stworzyli globalną markę, ale oni, sukces nie był w technologii, wbrew pozorom. Sukcesem Skype'a było to, że oni mieli wręcz zakaz mówienia słowa VoIP, bo tego nikt nie rozumiał. A VoIP to jest coś, co istniało kilka lat wcześniej. Oni po prostu zrobili ładne logo, wypromowali to, zrobili darmowe usługi i to się samo rozchodziło. Polska była chyba trzecim państwem na świecie pod względem penetracji. To oczywiście zasługa telekomunikacji, która trochę miała zaniedbań w połączeniach i ceny też były takie dosyć hardkorowe, więc Skype miał łatwo. Natomiast generalnie to była firma, która nie miała ze Stanami nic wspólnego. Powiedziałbym wręcz, że trochę miała gorzej niż my możemy mieć, ponieważ założyciel Skype'a miał wręcz zakaz wjazdu do Stanów, bo jakby się tam pojawił, to by go aresztowali na lotnisku za poprzedni biznes, który zrobił, bo on zrobił wcześniej kazę i tam czekała na niego niezła lista zarzutów za takie wcześniejsze projekty, więc oni trzymali się od Stanów z daleka, a mimo to się udało, więc myślę, że dobra technologia, trochę szczęścia plus naprawdę solidna praca po stronie marketingu, po stronie sprzedaży, po stronie postawienia się od strony użytkownika, bo to jest główna rzecz, że my możemy tutaj wymyślać cudawianki, ale ludzie muszą to rozumieć, ludzie muszą to sobie kupować. Oni muszą czuć, że to jest im potrzebne i w tym mamy problem, w przekonywaniu. Panie Jerzy, bardzo proszę. Ja mam tutaj głos polemiczny. Po pierwsze, nie zgadzam się z doskonałą jakością polskich inżynierów od software'u. Jest bardzo prosta miara, ile ilościowo sprzedaje się oprogramowania za granicę. I wyobraźmy sobie, że Polska, która jest krajem chyba pięciokrotnie większym niż Bułgaria, sprzedaje dwa razy mniej wolumenowe, jeśli chodzi o sumę w euro czy w dolarach tego oprogramowania za granicę. Ja mówiłem o ilości olimpiad i konkursów światowych pan wygranych mówi o genialnych talentach, młodych ludziach. A ja mówię o, tak. To jest jedna rzecz, jest później tak zwana inżynieria tworzenia programowania. U nas takiej inżynierii nie ma, nie ma tradycji tworzenia programowania. I te nasze talenty albo trafiają później i siedzą w Palo Alto i w innych miejscach i rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju, albo nie mają gdzie w Polsce się rozwinąć. Tym bardziej, że ja nie znam jakichś genialnych produktów oprogramowania polskiego,
Są w tej chwili jakieś tam typu właśnie Iwona, bardzo ciekawy program do przetwarzania tekstu pisanego na syntezę mowy, ale nie spotkałem się z czymś takim, co by zbijało. Nie ma w aplikacjach biznesowych ani indywidualnych polskiego oprogramowania. I dlaczego tym mówię? Bo wydaje się, że u nas jest pewien problem z systemem kształcenia. My tworzymy naprawdę bardzo dobrych specjalistów do algorytmów, bardzo dobrych matematyków i nie ma gdzieś tego, co jest kwintesencją później życia. Tak, ludzie nie są uczeni, jak naprawdę produkuje się oprogramowanie. Nie są uczeni nigdzie tego strukturalnie. Ludzie nie uczeni są na studiach przedsiębiorczości, czyli myślenia takie breakthrough barrier, idź tam dalej, twórz nowe pomysły. Nie uczeni są ludzie nigdzie na uczelniach, na przykład zarządzania projektami, programami, change management, jak to sprzedać, nie ma takiego czegoś. Jeszcze Polacy są chowani w takiej sytuacji, że nikt nas nie chce powiedzieć, kim by chciał być za 50 lat. My jesteśmy tacy, że bez ambicji. Ja to mówię trochę z przekorą, może nadmiernie podkreślam tą negatywną cechę, ale wydaje mi się, że to jest pewna jakby natura, że my w wieku kilkunastu lat nie jesteśmy gotowi do tego, żeby tworzyć takie kreatywne pomysły i pójść z tym do przodu. Są wyjątki, tutaj mamy, znam wiele osób, ale to nie jest tak, żeby to była masowa skala. I teraz dlaczego my nie potrafimy pójść w świat? No, wydaje się, że mam taki syndrom tego średniego kraju w Europie, to jest taki syndrom Hiszpanii tak samo. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Hiszpania w podobny sposób nie osiągnęła nic takiego. Największy portal przejęty został przez Telefonikę i później zginął. Tak? To tak, takie coś się stało. I to jest syndrom krajów, które są wystarczająco duże, żeby można było własne pomysły wymyślić, a na poziomie lokalnym, a z drugiej strony nie są aż tak duże, żeby to była ekonomia skali, która by pociągnęła resztę świata. Tym bardziej, że nasz język nie jest tym językiem, którym mówią wiele, wiele setek milionów ludzi. I tutaj, co Artur nie dodał, piękno Ameryki polega na tym, że ten język angielski jest de facto językiem, których najwięcej osób się uczy w tej chwili w społeczeństwie europejskim na północnej półkuli. Dodajmy, że polskie i niemieckie służby antykryzysowe podjęły decyzję, że będą się komunikowały po angielsku, wtedy jakość współpracy będzie lepsza, tak? Także nawet Polacy z Niemcami się po angielsku dodają. Ja jeszcze chciałem trochę dodać na temat samej mentalności, bo oczywiście jest kwestia umiejętności programowania i wiemy już, że to niekoniecznie jest to. Była kwestia tego, że my mamy jakieś niekoniecznie umiejętności w sprzedawaniu i tak dalej. Natomiast mamy jeszcze jedną genetyczną wręcz wadę, to znaczy my nie jesteśmy przedsiębiorczy, wbrew pozorom. To znaczy polscy, ale ja postaram się to udowodnić. Pokazują, że te ekonomiczne, że jesteśmy przedsiębiorcy. Tak, nie, znaczy... No tak, jak omijać bariery. Ja podam prosty przykład. W Polsce, jeśli powiemy na początku biznesu internetowego swoim pracownikom, czy chciałbyś dostawać 1000 zł więcej, czy chciałbyś dostać kilka procent udziału w swojej firmie, znaczy w firmie, w której pracujesz, to ktoś powie, wezmę pewniaka, wezmę 1000 zł. Jeśli powiemy to w Stanach, to każdy powie, wezmę procent, wezmę akcję. To samo jest w Izraelu i efekty są. Właśnie z tego powodu w Stanach sekretarka dojeżdża do pracy BMW i ma willę za kilka milionów, ponieważ jak była młoda, to podjęła taką decyzję, że weźmie te ileś tam set akcji, to było bardzo niewiele, ale jak się firma udała, to ona teraz naprawdę ma z czego żyć. No w Polsce faktycznie ten 1000 zł pomaga w bieżących wydatkach, natomiast no, on jakby blokuje naszą przedsiębiorczość. Oczywiście no, są jednostki, które jakby się wyróżniają i nie każdy musi mieć syndrom przedsiębiorcy, natomiast jeśli mówimy, że nadal sukces jest kwestią w dużej części przypadku, no to żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, musimy mieć więcej, że tak powiem, strzałów, czyli tych biznesów, które startują, więc im więcej biznesu będzie startował, im więcej ludzi będzie ryzykowało swoją jakby no, większą pensję w zamian za pójście w nieznane i szukanie jakiegoś sposobu na to, żeby świat stał się lepszy, ja bym miał za 10 lat dużo pieniędzy, tym więcej tych szans na sukces będziemy mieli. I tutaj niestety nie mamy się co pochwalić. No, plus potwierdzam to, co kolega mówił, że Polacy nie mają pomysłów i albo jeśli nawet mają, to nie mają śmiałości wychodzenia za granicę. Nie zawsze się da, no bo są biznesy typowo lokalne. Natomiast są biznesy, które wystarczy po prostu przetłumaczyć na inny język i to już działa w większości przypadków. Przede wszystkim bądźmy też trochę fair. Jeżeli to jest troszeczkę jednak funkcja zamożności społeczeństwa. Jeżeli dzisiaj jest młody człowiek,
który ma wybór, czy jest, nie wiem, na etacie, czy będzie przedsiębiorcą, to to wybór takiego młodego człowieka w Ameryce polega na tym, że on stwierdza, ok, może nie pojadę na fajne wakacje, może sobie nie kupię najnowszego roweru, ale zaryzykuję i będę przedsiębiorcą. No, wybór młodego człowieka w Polsce polega na tym, może nie będę miał ratę kredytu, może nie będę miał za co kupić chlebka i może będę przedsiębiorcą. Prawda? No, to jest trochę za duże ryzyko. Stawiamy tym ludziom trochę za dużą barierę. Jeżeli się jako kraj nieco wzbogacimy, te wybory staną się nieco łatwiejsze, więcej ludzi będzie chciało być przedsiębiorcami. To i miejmy nadzieję, że to się stanie. Drugą rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, to taką, ja dzięki pracy w Google mam trochę okazji do pojeżdżenia po świecie w bardzo różne miejsca, i na wschód, i na zachód, i tak dalej. I naprawdę ciężko jest znaleźć jakikolwiek parametr, w którym Polska jest wybitna negatywnie lub pozytywnie. My jesteśmy takim po prostu normalnym, średnim krajem. Ani tu nie mamy wcale najlepszych informatyków na świecie, może poza nielicznymi, ani nie mamy ich najgorszych, ani nie jesteśmy nieprzedsiębiorczy, ani przedsiębiorczy. Jesteśmy tacy bardzo normalni. I w gruncie rzeczy to jest atut. W bardzo wielu krajach, nawet jeśli są pewne wybitne cechy, to z kolei różne negatywne ekstrema powodują bardzo dużo problemów. Cieszmy się z tego, że jesteśmy tacy normalni i próbujmy z tej normalności uczynić nasz atut i na tym trochę budować. I dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Już widać, ja już widzę teraz to pokolenie młodszych ludzi, którzy teraz na tych różnych startup school i tak dalej się pojawiają. Oni już są inni, oni już mają większy luz, oni już mają większą swobodę, oni już trochę myślą z głową w chmurach. I oni już nie widzą tych takich barier, że są ze wschodniej Europy, z małego, średniego kraju i się nie da. Już jest trochę inaczej. Również takie Facebooki im w tym pomagają, bo nagle mają znajomych na całym świecie i widzą, że oni wcale nie są od nich ani mądrzejsi, ani lepiej wykształceni, nic takiego. Więc idzie. Panowie, ogląda nas 8,5 tysiąca ludzi, także nie wiem, czy jakichś rekordów w live streamingu nie bijemy. Natomiast ma nas wielu młodych ludzi, którzy widzą w was swój wzorzec, prawda? Ludzi, którzy w internecie odnieśli sukces. To podzielcie się może swoimi planami. Powiedzcie, nad czym pracujecie, gdzie jest wasza kolejna inwestycja, co byście chcieli ciekawego zrobić i w co zainwestować, jak ma jakieś nowe pomysły, jeżeli to nie jest tajemnica, co? Może zainspirujecie kilku młodych ludzi, nas oglądają do tego, żeby powstały kolejne polskie wielkie firmy. Nie wiem, czy dobrze robię, zdradzając pomysły, ale ja mam taki pomysł, znaczy mam taką ideę, której jeszcze nikt nie zrealizował. Wydaje mi się, że kiedyś komuś się to uda. A więc tak jak Skype był pójście po bandzie, że tak się wyrażę, dla branży telekomunikacyjnej, czyli to, co telekomy robiły za pieniądze, on zaoferował za darmo, to mi się wydaje, że coś takiego można zrobić też bankom. To znaczy są sobie banki, już wiem, że wiele osób już dostaje tutaj palpitacji serca. Ja dostaję wypieku, jestem z tej branży. To samo wydaje mi się, że można, kiedyś ktoś zrobi to bankom, to znaczy zaoferuje usługi bankowe, które będą odbywały się bezpośrednio między ludźmi, a nie poprzez banki. Oczywiście to wymaga pewnych zabezpieczeń i pewnej skali i tak dalej, i tak dalej. Monetto, Zopa. Tak, znaczy to są, ja mam też dwa takie serwisy, więc ja jakby też jestem jakby na etapie dwa, czyli jakby połowę polskiego rynku, można powiedzieć. Natomiast to nie jest jeszcze to, to znaczy my tam próbujemy, jesteśmy naprawdę na etapie bardzo śladowym. Natomiast generalna zasada, która rządzi się bankowością, jest w miarę prosta, to znaczy są ludzie, którzy potrzebują pieniędzy i biorą kredyty. Są ludzie, którzy mają oszczędności i wkładają je do banku na procent. Jest sobie bank na środku, który po prostu lewaruje pieniądze między jednymi i drugimi i zostawia sobie całkiem konkretny procent za to. Tak, upraszczając dla dziesięciolatka, to tak mniej więcej bankowość funkcjonuje. Więc dlaczego nie mogłoby to się odbywać przez internet? Skoro już kwestia identyfikacji użytkowników, weryfikacji ich bezpieczeństwa jest na przyzwoitym poziomie, to być może, zresztą konta bankowe są dla każdego już czymś normalnym, to być może z kwestią czasu jest, kiedy ktoś zaoferuje usługi bankowe bez banku. Oczywiście nie będzie się to mogło nazywać bankiem, bo to już urzędy wkroczą, że w ogóle urzędy na pewno tu wkroczą. To jest nieuniknione, bo ktoś, kto nie jest bankiem, będzie tutaj przechowywał pieniądze ludzi. Natomiast to jest jedna z trudności. Natomiast jako taka idea na przyszłość, wydaje mi się, że ktoś kiedyś coś takiego zrobi. No bo skoro się udało w telekomunikacji, to czemu nie miałoby się udać w bankowości?